Róg Miłosza. Ciekawostki, wydarzenia, aktualności. Już od wtorku, 2 sierpnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie można będzie obejrzeć wystawę malarską inspirowaną Miłoszem. Wystawione zostaną prace 28 wybitnych artystów polskich, litewskich i białoruskich. O szczegółach Maciej Mieczkowski, kurator wystawy ze strony litewskiej, pracownik Galerii Artystycznej z Nadwilli i Kwartalnika z Nadwilli. Pomysł powstał w Warszawie, a raczej u Romualda Mieczkowskiego, który aktualnie tam przybywa. Dawno już chciał zrobić taką wystawę, no i nadarzyła się ku temu dobra okazja, rok miłoszowski. Zebrał malarzy wileńskich, również malarzy polskich i za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki udało się wystawę urzeczywistnić. Artystów na tą wystawę było więcej niż mogliśmy przeznaczyć dla nich uwagi i miejsca i niż był budżet. Ze strony polskiej zgłosiło się bardzo wielu dosyć znanych malarzy i twórców. Nieczęsto Miłosz był pokazywany na płótnie albo tematy związane z jego twórczością były pokazywane, bo Miłosz bardziej jakby sprzyja dyskusji, rozmowie, często również kłótniom, pisaniu właśnie wierszy, twórczości pisanej. A tutaj spróbowaliśmy pokazać właśnie, jak malarze widzą twórczość Miłosza. To też chętnych było dużo wśród autorów warszawskich, polskich. Znaleźli się znani twórcy, tacy jak Stanisław Baj, Franciszek Maśluszczak, Wojciech Cieśniewski, a także wielu innych. Wśród litewskich nie ukrywam, że tutaj miałem wielkie pole do popisu i szukałem tych malarzy. I znaleźli się ci, którzy w jakiś tam konkretny sposób byli znani już w naszym środowisku, a także w środowisku Galerii z Nadwilli, gdzie ta wystawa została po raz pierwszy pokazana. Też niektórych malarzy podsunęli nam zaprzyjaźnieni twórcy litewscy, którzy tworzą i pracują w Polsce, bo chodziło nam również o zamieszczenie twórców litewskich z Wilna, z Litwy, później polskich z Wilna, z Litwy, białoruskich. Na wystawie znajdą się prace 28 twórców. Niektórzy dali na wystawę po jednym obrazie, niektórzy po trzy. Są też instalacje, na przykład rysunek na płótnie, rysunek na papierze. Wszystko to będzie eksponowane właśnie w Domu Kultury Polskiej w przeciągu całego sierpnia. Świadomie nie było żadnego tematu przewodniego, ponieważ wystawa nazywa się Inspirowani Miłoszem, czyli chodziło o inspirację. Mogły to być portrety noblisty, mogły to być widoki, mogło być to Wilno, a także również takie namacalne symbole, na przykład ptaki, które Miłosz opisywał i lubił, muchy. Przecież w jednym z ostatnich wierszy, które napisał, on nawet używa takiej formy muchi. Znalazł się taki jeden obraz. Później Caravaggio, Hegel, Holdinger. To są wszystko takie rzeczy bardzo powiązane z metafizyką Doliny Isy, z twórczością Miłosza, z jego życiem, z jego zainteresowaniami. I po prostu to wszystko znalazło się na naszej wystawie. Te wszystkie jakże szerokie tematycznie obrazy obejmujące bardzo szeroką tematykę. Na przykład Stanisław Baj namalował obraz pod tytułem Rzeka. To jest czarno-białe płótno, takie bardzo abstrakcyjne. Wiadomo, jaką rzekę chodzi o Niewiarze, czyli miłoszowską Isę. Wilno, czyli miejsce, gdzie studiował, które było mu bardzo bliskie zawsze. A także inne wątki z jego twórczości. Wystawa Inspirowana Miłoszem zaczęła się na międzynarodowym spotkaniu Main nad Wilią, na 18 spotkaniu. Tam ją oficjalnie otworzyliśmy. Była obecna pani dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki Izabela Bednarczyk. Została pokazana w Galerii z Nadwilii. Teraz od 2 sierpnia do 26 sierpnia będzie pokazana w Domu Kultury Polskiej. Tam są duże pomieszczenia, czyli mam nadzieję, że to będzie całkowicie inaczej się patrzyło niż galerii. Później zamierzamy tą wystawę skierować do Warszawy, do galerii na Placu Bankowym. Są jeszcze teraz takie pomysły, może pokazać tą wystawę w jakiejś z litewskich szkół. Jeszcze nad tym pracujemy, zobaczymy, jak to dalej będzie trwało. A ponieważ to jest rok miłoszowski, także mam nadzieję, że już w Polsce tą wystawę przejmie kurator ze strony polskiej Artur Winiarski i już będzie dalej tą wystawę kierował do różnych ośrodków, do różnych miejsc i miast Polski.